emocje w głowie tylko mam. Chcę tak cały czas. Jak tam? Jak po pytaniu? W porządku. W porządku? A co taka smutna? Ej, no co się dzieje? Jestem zmieszana, nie smutna. Co znaczy zmieszana? Zmieszana swoimi emocjami i uczuciami. Prawda jest taka, że znów było to samo co wczoraj. Brak kontaktu wzrokowego, brak dotyku, brak jakiejkolwiek rozmowy. Najlepsze jest to, że u nas jak jest super, to jest super w chuj. Czyli się przytulamy, miziamy, uwielbiamy. A jak coś jest nie tak, jak tylko wyjdzie jakaś sytuacja nieprzyjemna, to my się nagle nie znamy, nie patrzymy na siebie, nie gadamy. Czemu nie przyjdziesz tak, jak ja to robię? Nie weźmiesz mojej ręki, nie dotkniesz mnie, cokolwiek. Bo zrobiłam to raz na gdybalni. Usiadłam na początku, potem złapałam cię za rękę i jakby rzuciłeś do mnie chamskim tekstem. Kim ja jestem, żeby ci narzucać cokolwiek? Nie chodzi o narzucenie, a wyrażenie we spotkaniu. Tak, albo sugerowanie się zdaniem. Ziomka, który planuje wyjść kulą, wyruchowy wszystko, co pochodzi. Też bardzo dobry plan. Więc uwierz mi, że to gasi człowieka. To nie był odpowiedni na moment. Gdybalnie. Na gdybalnie to dla nie był ciebie odpowiedni to nie moment. Był odpowiedni tak. Moment. To ja widzisz, a kiedy ja mam wiedzieć, Marvin, kiedy jest odpowiedni moment? Słyszysz siebie? Teraz, ale, nie wiem, miał być odpowiedni, a też słuchaj, byś moją rękę odrzucił. Słuchaj, to, co przerabialiśmy na gdybalni, a to, co przerabiamy tutaj, to jest w ogóle całkiem inna materia, całkowicie. Dobrze, no ja uważam, że się nie dogadujemy.